czy można prosić o aktualną sytuację? Widziałam też, że było zebranie sztabu. Tak, na sztabie zebrały się wszystkie służby i pracownicy Urzędu Gminy. Omówiliśmy aktualną sytuację, więc tutaj to, co było już mówione, że w centrum no, sytuacja dalej jest taka, jak było rano, czyli to centrum jest zalane, podtopiony cmentarz. No, niestety nie mamy przejazdu do Jastrzębia, jest zamknięta ulica Słowackiego. No i taka trudna sytuacja zrobiła się w Marklewicach Górnych, gdzie woda napiera na most, ale przed tym mostem jest rurociąg gazowy, i tam się zbierają różne konary, różne jakieś tam śmieci i była obawa, żeby tego rurociągu woda nie zerwała. Została tam zadysponowana łódka i strażacy już tam działają i mamy nadzieję, że nie dojdzie do jakichś zniszczeń tego, bo wtedy byli mieszkańcy Marklewic odcięci od gazu. No właśnie, stan wody ciągle wysoki. Jakie są rokowania, bo pogoda jest dobra? No, niestety zapowiadają jeszcze opady, choć z tego, co możemy przeczytać na tych portalach, które się meteorologią zajmują, no to mają być już mniejsze niż były. Tylko tak jak już była okazja też mówić wcześniej, Piotrówka reaguje szybko, więc jeżeli tych opadów nie będzie, to mamy nadzieję, że za chwilę zacznie opadać, bo widać, że te przyrosty już teraz w ostatnich godzinach były trochę mniejsze. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję.